samo, siostro i mamo! Znowu to 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 samo, siostro i mamo! Ja się nazywam Natalia Pancewicz i jestem koordynatorką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dziś w Sejmie procedowany jest kolejny barbarzyński projekt zakazujący edukacji seksualnej, który powstał przy współpracy z Ordo Iuris, fundacją, która jest niczym innym niż finansowaną z Kremla pochodną brazylijskiej pseudokatolickiej sekty TFP. To oni odpowiadają za projekt całkowitego zakazu aborcji z 2016 roku. Trzy lata po czarnym poniedziałku Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, w taki sam pochmurny, no już trochę mniej, październikowy dzień, jesteśmy tu znowu. Jesteśmy, żeby powiedzieć nie. Pod przykrywką walki z pedofilią ludzie, którzy nienawidzą kobiet, którzy nienawidzą dzieci, którzy nienawidzą osób LGBTQ i wszystkich innych mniejszości, przygotowali projekt, który więzieniem będzie karał twoją 16-letnią córkę i twojego 17-letniego syna. Będzie ich karał za to, że legalnie, zgodnie z kodeksem karnym, w którym wiek zgody wynosi 15 lat, będą uprawiali seks. Będzie karał za to, że lekarz przepisze twojemu dziecku antykoncepcję. Spowoduje, że twój 10-letni syn nie będzie wiedział, że ze strony dorosłej osoby może go spotkać krzywda. Bo według projektodawców ochroną przed molestowaniem jest wstyd, a nie wiedza, jak wygląda zły dotyk. 3 lata temu zorganizowałyśmy się w tydzień. W czarny piątek w 3 dni. Na dzisiaj w 1. Następnym razem zorganizujemy się w godzinę! Bo nie ma większej siły niż walcząca o przespanie kobieta! Nie ma większej! Nie ma większej siły niż matka, która chce ochronić swoje dzieci! Konserwatywni
zmieniać różne zasady. To się nie zmieni. My po prostu jesteśmy ludźmi. Dlatego musimy pamiętać o tym, jak ważna jest edukacja seksualna. Musimy pamiętać o tym, że musimy przygotować nasze dzieci do zdrowego życia, do tego, aby spełniało się, aby były świadome. Edukacja seksualna uczy nas, jak mamy planować rodzinę, żeby było świadome rodzicielstwo, żebyśmy świadomie podchodzili do naszego życia. Edukacja seksualna jest nam potrzebna. Ja prowadzę warsztaty na Woodstocku z edukacji seksualnej, z seksualności. Prowadziłam tutaj we Wrocławiu, prowadziłam warsztaty z młodzieżą. Rozmawiam z dorosłymi ludźmi na ten temat i nie chcę, powiedziałabym, że świadomość społeczna, czym jest nasza seksualność, czym są choroby weneryczne, jak trzeba się zabezpieczać, jak trzeba badać, gdzie iść, do kogo po pomoc, jest nikoma. Powiedziałabym, że jest fatalna. I z roku na rok coraz więcej ludzi nieświadomie podchodzi do sfery seksualnej i jest coraz większy problem. Jest coraz więcej molestowania seksualnego. Ludzie przekraczają granice, nie znają, nie wiedzą, jak postępować z drugim człowiekiem. Dlatego powinniśmy już od najmłodszych lat uczyć dzieci szacunku do drugiej osoby. Uczyć, jak żyć ze swoją seksualnością. To jest strefa jak każda inna. Tak naprawdę powinniśmy do tego podchodzić jak do normalnego tematu. Jednak skrajna prawica chce obrzydzić nam ten temat. Chce powiedzieć, że to jest złe, że to jest grzech, że to jest obrzydliwe, niedobre. I chce zakazać światłości umysłu i świadomości podejścia do tej sfery. A my chcemy, żeby nasze dzieci były tolerancyjne, otwarte, miały wiedzę, która pozwoli im uchronić się przed złym dotykiem, uchronić się przed złymi ludźmi, uchronić się przed pedofilią, ochronić się i pozwolić żyć szczęśliwie. Nie indoktrynacji! Chcemy edukacji! Nie indoktrynacji! Chcemy edukacji! Nie indoktrynacji! Chcemy edukacji! Nie indoktrynacji! Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Chcemy edukacji, nie indoktrynacji. Dzień dobry. Lata minęły, a my znów tu jesteśmy. Paliacji religijni fundamentaliści z Ordo Iuris chcieli przeprowadzić stop aborcji, tak teraz chcą powiedzieć stop edukacji seksualnej w szkołach. Ale widzimy, że dzięki świetnym dziewczynom ze strajku kobiet, dzięki naszej mobilizacji możemy to zatrzymać. W Warszawie, we Wrocławiu, w wielu miastach w Polsce. Wszyscy wiemy, z czym wiąże się procedowana obecnie przez Sejm ustawa. Jest... Tak? Teraz? Dobrze! To ja powtórzę, że po 3 latach znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Tak jak ci... Okej, mamy chyba rozwiązanie. Do 3 razy sztuka. Kobiety sobie zawsze poradzą. Właśnie, dzięki tej solidarności między kobietami, ale także solidarności między mężczyznami, którzy chcą wspierać kobiety. 3 lata temu, dzięki między innymi dziewczynom tutaj zgromadzonym, zrobiliśmy wielkie protesty w obronie praw kobiet, gdy ci sami religijni fundamentaliści, którzy dzisiaj chcą zakazać edukacji seksualnej w szkołach, chcieli zakazać aborcji i pozbawić je nas, naszych praw. Ale nie odpuścimy. Wszyscy wiemy, z czym wiąże się ta haniebna ustawa, która teraz przechodzi przez Sejm. Czyli zamiast edukacji seksualnej w szkołach, która uczy młodzież o seksie, o antykoncepcji, o zabezpieczaniu się, o chorobach przenoszonych drogą płciową, a także o tym, jak reagować na złe zachowania, jak reagować na pedofilię,
oraz uczy także o tym, jak akceptować siebie i jak akceptować swoją orientację, chcą nam zafundować jakieś drakońskie kary dla rozsądnych osób, które chcą prowadzić edukację seksualną. Co więcej, nie wystarcza im ten projekt, który się pojawił, który grozi 3 latami więzienia, tylko chcą, Prawo i Sprawiedliwość chce to zwiększyć do 5 lat więzienia. Wszyscy wiemy, co w tym jest okropne. Natomiast jest też to drugie dno, a więc to kuriozalne posiedzenie obecnego Sejmu. Jak może być tak, że posłowie, którzy stracili mandat zaufania, którzy nie powinni już zasiadać w Sejmie, po wyborach zasiadają w Sejmie i mają wpływ na to, co będzie się działo w Sejmie przyszłej kadencji? To jest hańba! 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 Posłowie budują piekło kobiet! 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 Hańba! Uwaga! Posłowie. Nie pozwolimy na to, ponieważ w Sejmie nowej kadencji jest naprawdę wiele świetnych nowych posłów i posłanek. I cała... I cała opozycja mówi póki co jednym głosem, że nawet jeśli dzisiaj głosami PiS-u ten haniebny projekt ustawy przejdzie dalej, to na kolejnych czytaniach już nowego parlamentu zatrzymamy ją. Jak nie w Sejmie, to w Senacie, gdzie opozycja ma większość. Także pamiętajmy, że jest nadzieja. Dajemy czerwoną kartkę tym wszystkim posłom, którzy teraz bezprawnie popierają ten projekt ustawy, i damy tę czerwoną kartkę także na przyszłym posiedzeniu nowego już Sejmu. To teraz zapraszam Martę Stożek z partii Razem. Słyszeliście, że posłowi PiS nie podoba się to, że edukacja seksualna mówi o tym, że seks jest dobry. Jak można mówić, że seks jest dobry? Kojarzy mi się, tylko pamiętacie ten dowcip? Jeżeli masturbacja to zło, to znaczy, że robisz coś źle? No więc posłowie PiS robią coś źle. Ja wiem, że posłowie PiS nie mają w ogóle żadnego szacunku do edukacji. Dlaczego mieliby mieć do edukacji seksualnej? Ale zaapelujmy do nich, żeby dali edukacji szansę. Mogą odkryć radość seksu. Może im być przyjemnie. To jest dobre. Na edukację, drodzy posłowie, nigdy nie jest za późno. My tę edukację kiedyś tutaj stojący naprawimy. Nie pozwolimy jej zepsuć do końca. I nauczymy was tego, że mamy swoje prawa i seks jest naszym prawem. I możemy to robić świadomie, bezpiecznie, dobrze. Dziękuję. Szanowni Państwo, my teraz otwieramy tak zwany wolny mikrofon. Bardzo nam zależy, może jakiś uczeń albo uczennica chcieliby coś powiedzieć o tym, co to dla nich znaczy, to co się teraz dzieje w Sejmie. Jednocześnie w międzyczasie tutaj mamy taki napis czerwony nie i z tych czerwonych kartek można ten napis powiększyć. Także prosimy, podchodźcie i dodajcie swoje czerwone kartki. A tutaj już mam koleżankę, bardzo proszę, oddaję. Gosia i jestem przyszłą nauczycielką. I przeraża mnie fakt, że jeżeli trafię do szkoły i przyjdzie do mnie dziewczynka, która zapyta się, co ma robić, bo była, stworzyła ze swoim chłopakiem i im gumka pękła. Co mają robić? I ja w tym momencie mogę iść do więzienia. Przeraża mnie, że Kościół uczy dzieci milczenia. Milczą, jak ich wykorzystują księża.
Księża potem idą do innej parafii. Co było z tą głośną sprawą Kasi, której wciąż Kościół nie chce zapłacić, nie widzi swojego błędu i mówi, że skoro jest w stanie walczyć o swoje, to znaczy, że nie należy jej się zadośćuczynienie. Co z tymi sytuacjami, kiedy dzieci, młodzież współżyjąca, dzieci, mam na myśli właśnie młodzież, młodzież współżyjąca, młodzi dorośli, nie badają się, nie wiedzą o zagrożeniach. Moja mama dzisiaj, jak wychodziłam na protest, powiedziała mi, że chorób wenerycznych nie ma, że zniknęły wraz z średniowieczem. I takiego kraju chce dla nas PiS. Hańba! 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 Słuchajcie, właśnie dosłownie przed chwilą rozmawiałam z kolegą o tym, rozmawialiśmy o tym, jak my zostaliśmy wyedukowani seksualnie. Pomimo naszej takiej, tak, prawda, edukacji seksualnej. No i słuchajcie, doszliśmy do wniosku, że my zostaliśmy wychowani oczywiście tradycyjnie na internecie, bo pomimo tego, że mieliśmy edukację, tak, do życia w rodzinie, wychowanie, przepraszam, do życia w rodzinie, to generalnie wyglądało to po prostu tak, że i tak były nam dawana, no po prostu taka zwyczajna katolicka doktryna pod tytułem seksu nie uprawiamy przed ślubem, bo wiadomo, będzie się w ciąży. Nie mogę sobie wyobrazić po prostu, co ktokolwiek może mieć w ogóle w umyśle, kiedy myśli jeszcze o zaostrzeniu tego prawa, bo to jak to jest aktualnie, jest już skandaliczne, bo my się uczymy wszystkiego albo po internecie, albo z własnego doświadczenia. Żeby było jeszcze gorzej, nie wyobrażam sobie tego. Hańba! Hańba! Ja bym bardzo chciała tylko powiedzieć jedno słowo, które brzmi seks. I tego słowa strasznie boją się dorośli ludzie, a co dopiero dzieci, które jeszcze go nie znają. I trzeba nauczyć te dzieci, że słowo, jeszcze raz powtórzę, seks nie jest złe, a zresztą sama czynność taka nie jest zła. I dziewczynki mają wiedzieć, że to nie jest źle, że mają popęd seksualny. Chłopcy mają wiedzieć, że to nie jest źle, że mają popęd seksualny. Muszą wiedzieć, jak to wszystko robić, żeby to było dobre. I jak im się to odbierze, to będzie się działo jeszcze więcej krzywdy, niż dzieje się teraz. Bo teraz cała edukacja seksualna, nawet od czasów jak ja chodziłam jeszcze do podstawówki i do gimnazjum, była na bardzo niskim poziomie, a co dopiero jak ją całkowicie zlikwidują. Ja sobie nie wyobrażam, jak bym miała funkcjonować w takiej niewiedzy. Bałabym się o siebie i o swoje ciało, a teraz będę się bać jeszcze bardziej o wszystkie młodsze osoby. Że dosłownie od niedawna angażuję się w politykę prawa na rzecz osób LGBT. Nie robię tego oficjalnie, ale staram się jakoś to być tylko tyle, że jestem tutaj dlatego, bo chcę żyć w kraju, w którym każdy ma wybór, a z racji tego, że jestem lewicowcem, konkretnie bardzo poważnym lewicowcem, jestem jeszcze rodzicem, ale powiem jedno. Ja swoje dzieci będę uświadamiał. Nie będę im tłukł do głowy, że seks tylko po ślubie. Zawsze dejmujesz, że to jest tylko zdanie księdza albo danego pastora. I będę mówił zawsze dzieciom to, że to jest ich wybór. Że jest coś takiego jak zły dotyk. Że homoseksualizm to nie jest choroba. Transseksualizm to nie jest wymysł. Jeżeli teraz to mówię całkowicie poważnie, z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli moja córka będzie pełnoletnia, czy też nie,
Weź zajdzie w ciążę, pomogę jej to dziecko wychować. Nie będę ojcem, który każe oddać na adopcji w imię kawałka papierka, a jeżeli będzie chciał usunąć, to jej pomogę i pomogę jej znaleźć takiego lekarza, który zrobi to dobrze. Ja się nie zgadzam tutaj na losie. Każdy ma prawo żyć. Każdy ma prawo żyć. Każdy ma prawo żyć, tak jak chce. I nawet jeśli tych zajść nie będzie, a będą powtórzyć jakieś organizacje, moje dzieci będą chciały chodzić, to ja je zapiszę. Ja je zapiszę, ja nie pozwolę na ciemnogród. Mamy XXI wiek, a nie XIX. Mało tego, zastanawiam się ostatnio w politykę i chciałem zapowiedzieć z tego miejsca, jeżeli uda mi się kiedykolwiek dojść, to kiedykolwiek będę mógł coś więcej zdziałać, będę walczył o legalną aborcję, o legalne in vitro, o legalizację wazektomii, ślubów homoseksualnych i związków partnerskich włącznie z adopcją dzieci oraz legalną edukację seksualną. Ja chciałem jeszcze coś na koniec powiedzieć. Kiedyś, to było jeszcze w maju, podeszłem do tego z namiotu prolajferskich ze 3 ulicy Dominikańskiej przy Lokum Developer. Pewien pan z Brudką powiedział, że edukacji seksualnej nie będzie. A ja mówię, tobie panie z Brudką, będzie i nie odpuścimy! Chce się uczyć o mym ciele, nie wciąż siedzieć w kościele. Dobrze pamiętam? Brawo dziewczyny! Okej. Kiedy tutaj stałam, myślałam o tym, co chcę powiedzieć, bo jest tysiące rzeczy, o których można tu powiedzieć. Ale to, co mnie zawsze najbardziej uderza w dyskursie o seksie, o seksualizacji, jest to, że nigdy w mediach mainstreamowych nie pada słowo konsensus. Kto z nas wie, czym jest konsensus w seksie? Kto z nas wie, jak o tym rozmawiać w związku? Ja wciąż mam z tym problem i wciąż się o tym uczę. Dlatego, że nigdy wcześniej nie miałam okazji o tym porozmawiać. Z nikim. Tak samo jak bardzo długo nie wiedziałam, jakiej jestem orientacji seksualnej i pewnie wiele i za każdym razem jak z kimś rozmawiam, wciąż muszę tłumaczyć, co to znaczy panseksualizm i poliamoria. I wiele osób tego nie wie. Nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że dostępu do tej wiedzy nie mają. Prośba była, żeby powiedzieć, co to jest konsensus. Konsensus, czyli że zgoda, ale nie tylko powiedzenie tak, to jest entuzjastyczna zgoda na każdą pojedynczą czynność, na każdą pojedynczą rzecz. Ja pochodzę z dużego miasta i kiedy byłam w gimnazjum, dowiedziałam się, kim są osoby transseksualne, bo taką osobą był mój bardzo bliski przyjaciel. Ale co to tak naprawdę znaczy, zaczynam rozumieć dopiero teraz, kiedy mam okazję rozmawiać z osobami, które są świadome zmian już jako osoby dorosłe. Bo pomimo tego, że w mojej szkole była osoba transseksualna, nie tylko nikt z nami o tym nie rozmawiał, nauczyciele to ignorowali i próbowali ukryć. Hańba! Już kończę i chciałam tylko powiedzieć hańba! Dzień dobry. Nazywam się Ola i niedawno skończyłam w zasadzie i liceum właśnie dość małej miejscowości. Wychowałam Ciebie jeszcze mniejszej. Moja miejscowość nie ma nawet 2000 mieszkańców. I chciałabym Wam powiedzieć, jak tak naprawdę wygląda to słynne wychowanie do życia w rodzinie. Miałam 11 lat, gdy nauczyciel przeszedł pomiędzy nami. Dodam tylko, że był katechetą. To może nieco wyjaśnić. Przeszedł pomiędzy nami.
Pamiętam, był bardzo ciepły maj. Przeszedł pomiędzy nami i zaczął pokazywać palcem. Ty. Mnie akurat nie pokazał. Wtedy byłam z tego zadowolona, bo usłyszałam, co miał na myśli, pokazując na nas tym paluchem. Gdy wyjdziecie ze szkoły, was zgwałcą. Was zgwałcą, bo macie za duży dekolt. Jedenastolatko, powiedzieć coś takiego. Macie za duży dekolt. Macie bluzki na ramionczkach. Was zgwałcą. Ja mówię to dla waszego bezpieczeństwa. Usłyszałam wiele świństw. Usłyszałam wiele tak strasznych świństw, które siedziały mi w głowie przez następne lata. Słyszałam, że jeśli dziewczynka zacznie współżyć zbyt wcześnie, to tutaj zacytuję, ale ostrzegam, jest to po prostu okropne. Usłyszałam, że jeśli dziewczynka zacznie współżyć zbyt wcześnie, jej mózg zorientuje się, że jest już dojrzała. Przestaną jej rosnąć narządy rozrodcze i do końca życia będzie wyglądała tam na dole, jak mała dziewczynka i tylko pedofile będą ją chcieli. Jak można coś takiego powiedzieć dziecku? Usłyszałam jeszcze coś, w tym was zostawię, bo jest to najpodlejsza rzecz, jaką usłyszałam. Miałam w klasie pewnego kolegę. Jego rodzina była daleka od ideału. Jego mama była podwójną amazonką. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, miała podwójnego raka piersi. Jego tata niegdyś był alkoholikiem. Wyzdrowiał, niestety nie mógł podjąć pracy, bodajże do zeszłego roku. Wtedy mieliśmy 10 lat, zaczynaliśmy w UDŻ. I ten kolega, jako niewinne dziecko, zadał bardzo proste pytanie, ale jakże ważne. Po co nam jest to wychowanie do życia w rodzinie? Wiecie, co usłyszał? Po to, żeby nie powstały takie rodziny jak twoja. Właśnie po to. Alma! 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 Tak nie może być. Nie godzę się na to, żeby jakiekolwiek dziecko, nieważne czy w małej miejscowości, czy w dużej, musiało przeżyć to samo, co ja. Żeby musiało patrzeć na łzy małego chłopca, który nie potrafi sobie zupełnie z tym poradzić, bo nie rozumie, w czym jego rodzina jest gorsza. Dlaczego jest gorsza, bo musi chociażby brać darmowy obiad ze stołówki. Bo jego mama nie może mu kupić najlepszych rzeczy, bo jego tata nie pracuje. Nie chcę, żeby żadne dziecko w ramach edukacji w szkole musiało usłyszeć takie paszkwile nie tylko na rodzinę swoją, ale także na rodziny kolegów, na kogokolwiek. Nie dajmy się obrażać. Dziękuję. Szanowni, szanowne, ja wiem, że to nie jest tylko wolna spowiedzi. Jednak chyba wszyscy tutaj zgadzamy się z tym, że to kobiety są bardziej narażone na brak edukacji seksualnej. Ja bardzo dziękuję wszystkim rozumnym mężczyznom, którym nie przeszkadza krzyczenie hasła, że to nie jest wojna z kobietami. Dziękuję, że jesteście z nami. I teraz zawołajmy razem. Solidarność naszą bronią! 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 Solidarność! Zapraszam teraz ostatnie 5 osób, które się zgłosiły, żeby coś jeszcze powiedzieć. I zapraszam jednego z takich rozumnych mężczyzn właśnie teraz do megafonu. Moi drodzy, moje drogie, osoby niebinarne, widzę w was tą samą frustrację, która poruszyła moje serce i która sprawiła, że tutaj jestem. I chciałem zwrócić uwagę na taki straszny fakt, na takie przerażające zjawisko, że żyjemy, wychowywaliśmy się wszyscy w kulturze straszliwej hipokryzji, w kulturze, która... Zauważcie, jakie to jest częste u polityków prawicy, u polityków konserwatywnych, kiedy oni się powołują na ich rozumienie jakiegoś prawa naturalnego, na ich rozumienie natury, a zaprzeczają podstawowym potrzebom człowieka, zaprzeczają podstawowym zachowaniom człowieka, negują to, wręcz tworzą kod kulturowy, który mówi ci, że to, co odczuwasz, jest złe, że
to, jak chcesz traktować innych ludzi, jeżeli chcesz ich kochać, to to jest według nich złe, to jest straszne, niewłaściwe. I nie możemy się na to godzić. Nie możemy się godzić na kulturę toksyczną, na wtłaczanie ludzi we wzorce, z którymi się nie zgadzają, tylko na podstawie metryki, która w Polsce zresztą jest błędna, bo jest cholera jasna binarna. Nie możemy się godzić na to, żeby do płci przypisywać konkretne zachowania, konkretne postawy. Widzieliście podręczniki do budżetu? Widzieliście, jak wyglądają? Miałem być nauczycielem. Jak jeszcze studiowałem, miałem być nauczycielem. Widziałem podręczniki do historii, przeglądałem, jak miałem wziąć podręczniki do wychowania, do życia w rodzinie, czy jak ten przedmiot się obecnie nazywa. Wyglądają strasznie. Wymagają, wręcz narzucają konkretne postawy dziewczynkom, konkretne postawy mężczyznom, chłopcom wtedy jeszcze. Kształtują pełen dychotomii, obraz krzywdzący obraz społeczeństwa. I przez wiele kadencji Sejmu nikt nie zwrócił też na to uwagi. A przecież poprzednie 4 lata to były lata umacniania najbardziej toksycznych, najbardziej krzywdzących postaw. I nie możemy się na to godzić. Wszyscy jesteśmy ludźmi i każda jednostka ma prawo do tego, żeby odczuwać rzeczy tak, jak chce, i płeć nie zmusza jej do żadnych z tych zachowań. Ma pełne prawo do świadomości! Wszyscy macie pełne prawo do świadomości! Mam na imię Justyna, jestem psychologiem i jestem też prezesem Fundacji Twórcze Miejsce Kobiet we Wrocławiu. Ja wiem, że środowisko psychologów przygotowuje oficjalne stanowisko będące komentarzem do projektu tej ustawy i ogromnie czekam, żeby przeczytać to stanowisko. Jestem, moi drodzy, pewna jednej rzeczy, że obszar, jakim jest nasza seksualność, jest integralną częścią naszej osobowości. I jeżeli nasza seksualność nie rozwija się prawidłowo, jeżeli normalny człowiek nie ma zdrowego, prawdziwego, autentycznego kontaktu ze swoimi potrzebami seksualnymi, nie umie ich rozróżniać, to nie będzie nigdy w sposób zdrowy, harmonijny rozwijał własnej seksualności. Nas się straszy seksualizacją, rozseksualnieniem, rozwiązłością seksualną i tym, że te dzieci to od razu, prawda, będą jakieś orgie uprawiać, czyli wszyscy ci młodzi ludzie, którzy po prostu będą dowiadywać się czegoś na temat własnej seksualności. Jeżeli chcemy mieć zdrowych, harmonijnych dorosłych, harmonijnie rozwiniętych, musi być zdrowa edukacja seksualna. Ja nie wierzę w seksualną edukację w szkołach, niestety, ale projekt tej ustawy stwarza przestrzeń, w której osoby, które będą chciały korzystać z fajnej, świadomej edukacji seksualnej, tak, będą chciały jej udzielać, będą prześladowane. Kiedy seksuolodzy, psychoterapeuci, psycholodzy będą mieli w znaczny sposób utrudnione wykonywanie pracy. Do takiej sytuacji nie można dopuścić. Pamiętajmy, zdrowa seksualność to zdrowa osobowość. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, ja powiem krótko. Jestem uczennicą drugiej klasy liceum, jestem jeszcze niepełnoletnia. I w imieniu tych wszystkich uczniów, których tutaj dzisiaj nie ma, bo wstydzili się przyjść, bo bali się przyjść, bądź też po prostu nie wiedzieli, chciałam was zapewnić, tak jak tutaj mam napisane, posłuchajcie uczniów, bo my w tym wszystkim zawsze zostajemy gdzieś na końcu. Nas tutaj nikt nie słucha, a ja zapewniam was wszystkich, którzy jesteście tu, a przede wszystkim tych wszystkich, którzy siedzą w Sejmie i decydują o nas, zapewniam, nie ma naszej zgody na to, aby tematy tak ważne i tak istotne w procesie dojrzewania były pomijane. Dziękuję. Nie ma zgody na takie metody! 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 Nie ma zgody! Cześć, ja wam chciałam powiedzieć, że ja jestem ze wschodu Polski, więc już możecie się domyślić, jak tam jest. I przez całe 12 lat mojej edukacji
Ja miałam jeden raz edukację seksualną w 5 klasie, która polegała na tym, że do zapłodnienia dochodzi, gdy plemnik dotknie komórki jajowej kobiety i to było tyle przez całe moje 12 lat edukacji. To jest przecież śmieszne, że nie uczyli nas, jak to działa. Myślałam, że im później, tym będzie lepiej, ale okazuje się, że nie, teraz będzie tylko gorzej. A później będą się dziwić, że 13-latki zachodzą w ciążę, ale jak to, jak zachodzą w ciążę? No nie powinny, ale zachodzą, bo ich nikt tego nie nauczył. I to tyle. Ja jestem Julia i ja przyjeżdżam z Warszawy. Przyjechałam na studia i powiem, że z miasta, które wydawałoby się, że jest tym centrum, to tam się dzieją wszystkie obchody, tam jest najwięcej ludzi, którzy powinni rozumieć, jak ważna jest edukacja seksualna. Ale nadal w liceum, gdzie ludzie wchodzą w dorosłość, słyszy się, a nie, to ten pedał. Ludzie nie mogą być otwarci, nie mogą mówić, nie mogą doświadczać tego, jaka jest ich orientacja seksualna, bo nawet jej nie rozumieją, więc mówimy pedał, bo jest łatwiej zrozumieć komuś, o, bo ja nie rozumiem twoich wartości. I mam 5-letnią siostrę i mam 12-letnią kuzynkę i ja nie pozwolę, żeby żadna z nich wychowywała się w takiej Polsce. Szanowni i szanowne, my na dzisiaj kończymy. Bardzo dziękujemy za te wszystkie głosy. Wiemy, że to się teraz dzieje w Sejmie. Wiemy, że dzisiaj jest pierwsze czytanie. Nie wiemy, co będzie dalej, ale bądźmy w gotowości. I bądźmy gotowi i gotowe, tak jak mówiłam na samym początku, żeby zorganizować się w godzinę, kiedy będzie trzeba. Bo nie możemy zostawić młodzieży samej. I my nie możemy żyć w takiej Polsce, gdzie dzieci nie będą miały dostępu do edukacji seksualnej. Gdzie nie będą wiedziały, jak wygląda zły dotyk. I będą mogły być karane za seks. My nie możemy do tego dopuścić. Hańba! Edukacja seksualna! 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 Dziękujemy bardzo. Bądźcie z nami, obserwujcie to, co się dzieje. Dzięki.